Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Xavi wściekł się na Desta. Transfer już latem? Co dalej z Pogbą? Głos zabrał jego agent Raiola. Anthony Martial chce odejść z Manchester United. Zimowe wietrzenie szatni w Paris Saint-Germain. Paweł Dawidowicz już po zabiegu. Mascherano rozpoczyna trenerską karierę. Czerczesow wróci do Legii Warszawa? Jakub Świerczok został zawieszony. Pod wczorajszym filmem zostawiliście ponad 10 tysięcy łap w górę, a kanał subskrybowało ponad 1000 nowych widzów. No kochani, takim tempem to chyba zaraz tutaj będzie piąteczka. Bardzo chciałbym, żebyś wbiła na mojego Instagrama, bo wczoraj wrzuciłem taki post z podziękowaniami, dlatego jeżeli chcesz przeczytać, no to zachęcam, link masz w opisie. Zapraszam wszystkich do darmowej przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego Football Team. Link do gry znajdziesz na dole w opisie. Rejestrując się z mojego linku dostaniesz dodatkowych 200 punktów energii, dlatego gorąco polecam i zachęcam. Widzimy się w grze na wirtualnych boiskach. No i lećmy z newsami. Miłego oglądania. Ostatni mecz FC Barcelony może się okazać przełomowy w karierze Sergio Desta. Amerykanin tak bardzo źle zagrał w meczu przeciwko Bayernowi Monachium, że skupił na sobie ogromną złość Xaviego Hernandeza. Hiszpan miał ogromne pretensje o brak zaangażowania. Według dziennika AS wściekłość jest na tyle duża, że możemy już Desta nie zobaczyć w barwach Dumy Katalonii. Według doniesień Marki sprawa jest już praktycznie przesądzona. 21-latek nie chce być już piłkarzem FC Barcelony. Zrozumiał, że transfer na Camp Nou był dużym błędem. Amerykanin po cichu liczy na to, że zainteresowany jego sprowadzeniem będzie Bayern Monachium. Mistrz Niemiec chciał zakontraktować Sergio, gdy ten reprezentował jeszcze barwy Ajaxu. Wtedy jednak Dest wybrał Barsę. Nieoficjalnie mówi się o tym, że doszło już do pierwszego kontaktu między stronami. Z drugiej strony Blaugrana jest gotowa na sprzedaż swojego piłkarza. Oczekuje za niego około 30 milionów euro. Takie pieniądze są jak najbardziej w zasięgu Bayernu. Czas pokaże, czy dojdzie do transferu na linii Barcelona-Monachium. Już za kilka tygodni Pogba będzie mógł podpisać kontrakt z nowym klubem. Umowa Francuza z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca przyszłego roku. Wszystko wskazuje na to, że pomocnik opuści Old Trafford na zasadzie wolnego transferu. Nic nie wskazuje na to, że Pogba w przyszłym sezonie nadal będzie jednym z czerwonych diabłów. Sam agent Mino Raiola w obecnej chwili nie wyklucza żadnej możliwości, o czym opowiedział w wywiadzie dla Sport 1D. Mamy dla niego wiele ofert, jedną z nich jest przedłużenie umowy. Zobaczymy, co będzie dla niego najlepsze. W rozmowie pojawił się wątek Bundesligi. Raiola przyznał, że szanse na grę Pogby w tej lidze są praktycznie znikome. Niemiecka mentalność jest inna, kluby nie mogą i nie chcą płacić wysokich pensji. Jedynym klubem, który na to stać, jest Bayern, ale nawet on nie dojeżdża do pensji Pola. Niemcy są na dole międzynarodowej piramidy płac. W rezultacie tamtejszy futbol jest bardzo zdrowy. Zasada 50+1 jest święta, nie podejmują żadnego ryzyka. Myślę, że to dobrze. Pogba to nie jedyny piłkarz, który niedługo może opuścić Manchester United. Wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Antoniego Martiala. Francuz w barwach Czerwonych Diabłów gra coraz mniej, co z pewnością nie zaspokaja jego sportowych ambicji. W związku z tym już niedługo może dojść do transferu. Poinformował o tym jego agent Philippe Lamboley. Antoni chce odejść z klubu w styczniu. On po prostu musi grać. Niedługo porozmawiam o tym z klubem. Gdzie mógłby trafić Martial? Dużo wskazuje na to, że będzie dalej grał w Anglii. W brytyjskich mediach najczęściej wymienia się Newcastle United, który szuka wzmocnień, aby zapewnić sobie utrzymanie w Premier League. Zima dla niektórych klubów będzie bardzo intensywna pod kątem ruchów transferowych. Paris Saint-Germain dokonało bardzo poważnych wzmocnień latem. Na Parc des Princes zawitali m.in. Leo Messi, Sergio Ramos czy Gianluigi Donnarumma. Z drugiej strony nie poczyniono większych starań, aby latem uszczuplić nieco kadrę. Do wietrzenia szatni ma dojść już za kilka tygodni w trakcie zimowego okienka transferowego. Jak donosi francuski L'Equipe, Paryż opuszczał Mauro Icardi, Rafinha, Kurzawa, Abdou Diallo oraz Kula Degba. Wspomniani zawodnicy mogą liczyć jedynie na wejścia z ławki rezerwowych. Z drugiej strony wspomniani piłkarze nie powinni mieć problemów ze znalezieniem nowego miejsca pracy. Icardi wciąż ma bardzo dobrą markę w Serie A. Rafinha podobnie ma w La Lidze. Kurzawa spokojnie znajdzie sobie coś w Ligue 1. Natomiast Diallo i Degba są na tyle młodymi zawodnikami, że również ktoś powinien się nimi zainteresować. Pochettino obecnie ma zdecydowanie zbyt wielu piłkarzy i tak czy siak ktoś będzie na tym cierpiał. Pierwsze pozytywne informacje w sprawie Pawła Dawidowicza napływają do nas z Włoch. Przypomnijmy, całkiem niedawno reprezentant Polski doznał poważnej kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych. W tej sytuacji potrzebna była interwencja chirurgiczna. Piłkarz Hellasu Verona ma to już za sobą. Podzielił się dobrymi wiadomościami na Instagramie. Dawidowicz zdradził też, kiedy planuje wrócić na boisko. Wszystko poszło dobrze, dziękuję za wszystkie wiadomości. 4 miesiące i do zobaczenia na boisku. Naprzód Verona, naprzód Polska.
Javier Mascherano po zakończeniu kariery piłkarskiej postanowił dalej kontynuować przygodę z futbolem. Jak donosi argentyńska federacja piłkarska, były piłkarz m.in. Liverpoolu czy FC Barcelony został selekcjonerem reprezentacji Argentyny do lat 20. Javier rozpocznie pracę na początku przyszłego roku. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć mu powodzenia na nowej drodze życia. Czy Stanisław Czerczesow w najbliższym czasie może wrócić do Legii Warszawa? To pytanie zadaje sobie wielu kibiców, jak i ekspertów. Rosyjski szkoleniowiec jest miło wspominany na Łazienkowskiej. Niektórzy liczą na to, że Czerczesow wróci do Legii i posprząta aktualny bałagan. Oczywiście faworytem numer jeden dla Dariusza Mioduskiego jest Marek Papszun. Jednak sam Stanisław również znajduje się wysoko w notowaniach prezesa aktualnego mistrza Polski. W rosyjskim portalu Sport Express zacytowane zostały słowa Mioduskiego, które odnoszą się do wspomnianego powrotu. Jesteśmy z trenerem Czerczesowem bardzo dobrymi przyjaciółmi. Mamy ze sobą kontakt. Czy warto by do nas wrócił? Zobaczymy. Wszystkiego się dowiecie. Raczej szanse na zatrudnienie Rosjanina są małe. Największym problemem mogą być warunki finansowe, których Legia po prostu nie jest w stanie spełnić. Jest to jednak z pewnością jakiś plan B w przypadku fiaska negocjacji z Markiem Papszunem. Bardzo nieprzyjemne informacje dobiegają do nas z Japonii. Tam Jakub Świerczok bardzo dobrze rozpoczął swoją przygodę w klubie Nagoya Grampus. W 21 spotkaniach strzelił 12 bramek. Niestety w najbliższej przyszłości jego statystyki nie ulegną zmianie. Po ćwierćfinale Azjatyckiej Ligi Mistrzów, który miał miejsce 17 października, Polak został wylosowany do kontroli antydopingowej. Niestety w próbce A wykryto niedozwoloną substancję. Nie wiemy, o co dokładnie chodzi. Azjatycka Konfederacja Piłkarska postanowiła zawiesić Świerczoka do wyjaśnienia sprawy. Miejmy nadzieję, że okaże się to fałszywym alarmem. Komentarz w całej tej sprawie portalowi WP Sportowe Fakty udzielił agent napastnika Jarosław Kołakowski. Kuba miał robione badania także wcześniej, przed Mistrzostwami Europy, w trakcie turnieju i przed transferem do Japonii. Za każdym razem wyniki testów antydopingowych były negatywne. Kuba był czysty. W Japonii Kuba stosował się wyłącznie do zaleceń pracowników klubu. Nie szukał rozwiązań na własną rękę. Kartka z kalendarza. 11 grudnia 1946 roku w Poznaniu urodził się Michał Globisz. Były selekcjoner reprezentacji młodzieżowych, jako trener mistrz Europy do lat 18 z 2001 roku. Tego samego dnia 1981 roku w Szamocinie na świat przyszedł Bartosz Ślusarski. Były reprezentant Polski i były piłkarz takich klubów jak Lech Poznań czy Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski. 11 grudnia 1984 roku urodził się Leighton Baines. Były reprezentant Anglii oraz były piłkarz m.in. Evertonu. Dzięki za uwagę, jeżeli wspierasz moją pracę, subskrybuj kanał. Widzimy się jutro o 6. Do zobaczenia!